Siema wszystkim, moi drodzy, ja jestem Soł, a ze mną dzisiaj jest... Brod, siemanko. I będziemy starym zwyczajem nagrywali małpki. Ostatnio nam trochę nie szło, bo nas rozłączało i bardzo długo nie graliśmy w małpki, chyba z miesiąc albo półtora, nie wiem ile, Brod, to było. No miesiąc, dwa nawet, myślę. No i wracamy. I wracamy. Zrobimy sobie dzisiaj tor dla osób początkujących. Jeśli chcecie wejść na kanał Brota, to gdzieś tutaj na ekranie, tu są adnotacje. Na naszych twarzach. A jeśli chcecie zobaczyć inne odcinki nasze z małpek i z innych gier, to macie tutaj po prawej chyba stronie u góry, jak najedziecie myszką na ekran, taki i się wyświetla. I wtedy możecie tam inne filmy znaleźć i playlistę. A, jeszcze jest playlista w opisie filmu. Nigdy nie daję prawie playlist, ale teraz dałem, żebyście mogli dotrzeć do innych naszych filmów. I chyba tyle z takich informacji. Przejdźmy do gry. Mamy, nowa mapa jest. Brod już w nią grał. Na poziomie trudnym gramy, tak? No tak, zobaczymy. Która jest moja strona mapy? Lewa, co? Tak, jak zwykle osoba, która hostuje, zawsze jest przeważnie po lewej. Dobra. Tak mi się wydaje. I co, jakiś plan mamy? No to... Na początek te baloniki idą tą jedynką, a potem dwójką to i popatrz. Trójką. Takie ale one krążą, czyli kółka robią. Tak. A, no to całkiem prosta jest plansza. Nie dziwię się, że jest dla początkujących w takim razie. No ja tu inżynierów nie mogę postawić. No co za życie. Może nie stać nas jeszcze. To dziwne jest. A może się coś pozmieniało? Nie zrobili droższych inżynierów? 460? Easy peasy. Nie, no są takie... Dobra, to ja będę odkładał najwyżej. Ja myślę, że postaram się dzisiaj wybudować trochę tych łodzi podwodnych, wiesz? No tutaj na pewno się przydadzą łodzie. One mają... Pamiętasz co? One mają ten super taki strzał... Tak, on że jest... rozwala wszystkie balony, nieważne jak jest, czy są moaby czy nie. Po prostu taka bomba. On jest bardzo drogi, aczkolwiek mam nadzieję, że tam... Nie będzie problemu z nimi. No 20 coś tysięcy kosztuje chyba, nie? 20, no nie wiem jak jest na hardzie, bo to zwiększa się zawsze cena przez to. No nic, Brod, ty będziesz tutaj bronił tymi inżynierami. No tak, ja mam perki, wykupioną wioskę do inżynierów, więc są mocniejsi. No, a ja od razu pójdę chyba w te łodzie podwodne. No tak, przyda się nam coś na moaby, bo one też mają właśnie te umiejętności, tylko jak wspomniałeś. Tylko nie wiem, czy w pewnym momencie nie zacząć, znaczy, że zanim je zacznę ulepszać, to chyba wioskę postawi. Ile ona kosztuje? 1700. Chyba tak zrobię, wiesz, nie ulepszam ich na początek, tylko po prostu ustawiam je i dostawiam wioskę. No dobrze. I tak raczej nic nie przejdzie. No myślę, że do 46, bo wtedy się moaby, tak, pojawiają, raczej nic nie przejdzie nam. Małpki to jest, moi drodzy, hit. Graliśmy też z Brotem w Małpki Battles, czyli na siebie, i myślę, że do tego też wrócimy w najbliższym czasie. Coś ponagrywamy. Tak, i to jest ta wersja darmowa. My gramy w Steamową teraz, ona jest płatna, ale jeszcze są online, tak? Tak, wszystkie te małpki, różne części są dostępne online za darmo. Wystarczy, że sobie wpiszecie Balloons, Turret Defense, tam 5, gdzieś ta nazwa się pewnie w tytułach tych odcinków pojawia. Skopiujcie ją sobie w wyszukiwarce, wpiszcie i... No to jest strona Ninja Kiwi bodajże, nie? Tak się nazywała. No, to jest, no, twórców tej tak, gry. Tak. Oni tam mają, zresztą mają dużo innych gier, chociaż nie wiem, czy inne zdobyły taką dużą popularność. Co oni tam jeszcze mają? Ty, Brod, widziałeś? Co oni tam... Ojejku, wiem, że jest Monkey City, tak, że buduje się swoje miasto i walczy z balonami. Jejku, nie wiem, co jeszcze tam jest. Dużo w ogóle tych wersji mają. W ogóle tych... Brod tak postawił, że ja jestem bezrobotny tutaj. Spokojnie, zaraz coś dostaniesz, myślę. Ja i tak nie będę nic teraz stawiał, bo czekam na pieniądze, żeby kupić tą pułapkę. Ona dużo daje tak naprawdę. No, ale warto też wspomnieć, że naprawiono ten błąd, bo jak zwykle pewnie osoby, które oglądają Soul na streamie, to wiedzą, że tam nas crashowało cały czas. No to co mówiłem, tak? Żeśmy grali i nas, znaczy naprawiono, zaraz się okaże, czy naprawiono. No właśnie, teraz to testujemy. A to w ogóle ktoś tam pisał, kiedy to się robi, jak się coś tam stawiało, jakąś wieżę. No mieliśmy, chyba z inżynierem mieliśmy. Aha, a to nie było, że wspólna wioska, czy coś takiego, że wioska aha, zachodziła? No na... tak, coś z wioską było, tak, rzeczywiście. Ojej, jeden... Ty! Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Postawię myślisz, parę kolc. No nie wiem, czy wejdzie na to. O, dobra. Dobra, ja już łodzie podwodne w takim razie robię. Okej, a one mają umiejętność na kamo? Tak, one mają a, to na dobrze. Kamo. To dobrze, to będzie wsparcie w takim razie.
Dobra, ale ja będę musiał tryb podwodny uruchamiać na nich. Ale zobaczymy, dobra. Ja się pokuszę chyba o działko, żeby jakoś na początku już osłabiać te moaby. Tak się no ja będę miał zaraz rakiety w tych swoich, nie? Więc też je będę osłabiał. No to dobrze. Ja kupię pierwsze pułapkę. Ulepszenie po lewej stronie ostatnie, a potem wezmę jakąś armatkę, żeby to rozbijało te balony. Wiesz co, ja tu źle zrobiłem trochę. Wiesz co, sprzedam tą wieżę jeszcze raz. Poszłeś chyba w złą stronę, tak mi się wydaje. Poszedłeś, no tak, przepraszam. Ale cię porobiłem, no. Brod, w tym czasie. Wszyscy, porobiłeś. Co oglądają, teraz już wiedzą. Ale no, na ale pewno dobra. To jest tak? W prawo musisz iść. Nie, dobrze będzie. W lewo idę pod ten submerge, patrz. Ale... Widzisz? Aha, chcesz dać tą umiejętność. No dobra, tylko rozumiem. Ja nie wiem, czy ona teraz strzela. No nie strzela jeszcze. Ty, czemu one nie strzelają? Bo nie rozumiem tego w ogóle. Może zasięgu nie mają. Ona wykrywa camo. Może zasięgu nie mają, albo to jest w obrębie tego radaru. Musi wejść ten balon. Albo po prostu twoje łodzie zasięgu nie mają, bo musisz im tam zrobić, tak? Wiesz co, no nie wydaje mi się, żeby nie miały zasięgu. No teraz strzelają. Zaraz zobaczymy, ona je wykrywa na razie te. Ale to nie wiem, wcześniej ci nie strzelały te łodzie, teraz ci zaczęła jedna strzelać, jak ją ulepszyłeś. No wiem. Może zasięgu nie miały. Znów nie jest to. Dobra, ja zdaję submerge po lewej, żeby obejmowała jak najwięcej tych. No dobra, zobaczymy. Trochę teraz zmaściłem, za dużo wiesz, sprzedawałem tych, ale ty to tutaj nadrabiasz tymi, okej? Okay? No tak, na razie jest pod kontrolą, ale będzie problem raczej z moabami, coś mi się wydaje. Nie, spokojnie, zaraz rakietki zrobię, wiesz? No dobrze. Kiedy moaby wychodzą? 46 bodajże. 36. No, strasznie to zmaściłem. Tyle wiesz, tyle ich razy sprzedałem, a one się nie sprzedają za połowę pieniędzy, może się sprzedają, czy za ileś tam. Szkoda, że w tym trybie, jeżeli gramy koopa, ja nie mogę wież sprzedawać. To jest najgorsze. Jak nie możesz? Ja mogę. To znaczy tych wieżyczek inżyniera. A, tak, wiesz? Tak, nie da się. Chodzi o te wieżyczki. Brod mówi o tych czerwonych tych wieżyczkach. Tak. Normalnie się je da sprzedać i ewentualnie no, coś wybudować w ich miejscu. A tak to Brod musi teraz czyhać, aż zniknie wieżyczka i dopiero wtedy może. No właśnie. Oj, przechodzą. A, dobra, spokojnie. Udało się. Ja chciałbym wioskę. Dobra, teraz ja zrobimy zaraz tak. Więcej tych. Daję na strong. Ja już mam rakiety w jednej. No to ładnie, no to nam się przyda na pewno to, bo zaraz będą moaby tutaj nam szły. Ty, ale ta co jest pod wodą, to ona chyba w ogóle nie strzela, co? No nie, ona jest tylko do wykrywania. A to po co ja jej wykupiłem lepszenie po prawej stronie? Nie wiem, lepiej byś ulepszył straciłem. Wioskę i byś wyszedł chyba na to samo. Jakbyś wioskę nie, ulepszył wioskę na prawo. Wioskę też tam poulepszam, wiesz? No, na prawo ulepszenia to jest... Tylko jeszcze chcę jedną rakietę zrobić przed tą 46. Aha, no dobra. Dobra, już mam. Teraz dwie strzelają rakietami. Mam nadzieję, że nam to pomoże. Zaraz będzie właśnie ta fala. Jestem pewien, że to nam pomoże, bo ja widziałem, jak one strzelają tymi rakietami i jest dobrze. Zwłaszcza, że ten moab 3 razy, to mówisz, musi okrążyć, to jest... O, proszę, bardzo ładnie. W takim razie ja jestem już spokojniejszy. Patrz, kamo balony. Widziałeś, jak dostają w tym? Okej. Coś tam dostają, nie? Ja tak spanikowałem trochę i postawiłem ten. Ja postawię może inżyniera jeszcze jednego, w razie czego, z pianką. Ja mogę za 2400 activate submerge using target detect camo pop balloons. Nie wiem, czy to jest jakiś ulepszony ten submerge, czy on na całej mapie będzie widział. Szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie szedłem właśnie w te łodzie. Wiesz co, ja nigdy nie wiedziałem, jak to uruchomić tak naprawdę. I dopiero... Aha, bo ja tu mogę tak zrobić po prostu, że wszystkie będą wykrywać. A to już bym wolał tego. Dobra, on się jakiś atomowy zrobił, max upgrade, nie wiem co to znaczy A teraz. Patrz co ja mam. Też mogę łodzie postawić. Fajna kaczuszka. Zapłaci, to się kupuje, nie? Tak, musiałeś go kupić teraz za ile za niego dałeś? Wiesz co, nie wiem. Zaraz popatrzę. To kosztuje... Boże, gdzie to jest? To kosztuje $40.
Wiesz co, ja teraz, bo ja nie wiem, czy ten dodatkowy stopień podwodny, no to co, to tak wygląda, jakby jedyne, co on mi dawał, to to, że mam 15% szybszy cooldown, ale żeby mieć w ogóle cooldown móc, to muszę mieć, wiesz, jakby czwarty poziom, a czwarty poziom kosztuje 23 tysiące, to jest bardzo, bardzo drogo. No tak. Praktycznie, wiesz, wiosek tutaj nie budujemy, no bo po co? Znaczy ja na pewno ulepszę wioskę, to jest taka moja taktyka, do trzeciego poziomu po prawej. Żeby... Jak zobaczysz kamo balony, to mi powiedz, czy ja je wykryłem, czy a czy ty już ten... Wiesz co, nawet tak szybko je niszczymy, że szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy one przechodzą, czy nie. Dobra, 58. To jest tryb hard, więc ostatni balon chyba będzie tym zielonym. Zomgiem, czy tak. Jak on się nazywa. Zomg i ja bym go mógł spokojnie rozwalić, wiesz, tym swoim tym. Dobra, ja już kamo, mam teraz? Wykrywanie. Mogłeś nie włączać jeszcze, bo ja chciałem zobaczyć, czy on wykrywa no przypadkiem na całej mapie. Niestety. No nie wiem, ja strzelam chyba mimo twojego wykrywania. Tak, no cały czas oddajesz ten strzały, więc pewnie to leci czerwony. Ale szybko, padłem. Wiesz co, bo mówię ci, te rakiety idą. No, te rakiety wiele dają, naprawdę. Ja może skoncentruję się tylko, jeszcze ulepszę tą wioskę, żeby wszystkie typy. Jakbym tą jedną rakietę zrobił, ale czemu jest aż 85 leveli? A bo my na hardzie gramy. Tak, gramy na hardzie. A, ja kompletnie mi to wypadło z głowy, bo tak sobie myślę, że mapa jest na poziomie łatwym, nie? Aha, no tak, no rozumiem. I mówię, do tego 85 mi się farm bananów nie opłaca. Tak naprawdę opłaca mi się farmy bananów stawiać. No tak, na hardzie się opłaca jak najbardziej. Chociaż tu mi się nie chce stawiać. No szczerze też... powiedziawszy, bo je będę musiał ręcznie zbierać, bo widzisz, że nie ma miejsca, nie? No tak, no ale w sumie możesz wykupić agenta, który zbiera ci bananki. Tak, ale popatrz, gdzie ja te banany mogę... Aha, tutaj, nie? No tak. Mogę wykupić agenta do bananów, tylko 40 kosztuje. Ale, jak tu się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca, ale na razie crashy nie ma, także jest dobrze. Oho. Nie wywala nas. Czekaj, niech ja sobie te bananki tu postawię jeszcze. Wiesz co? I postawię agenta. O, idealnie mi się udało. No dobra. No to ładnie będziesz farmił. Ile masz to ostatnie ulepszenie na hardzie? 15 tysięcy czy 25? Wiesz co, 19 400. O, aha, bo masz ten, bo masz wioskę. Wioskę, tak, tak. No tak. No to jest drogie, ale to niszczy chyba od razu. Jaki dowolny. Tak, ten. To jak dowolny balon, więc tak. Zomga balona też niszczy na jeden strzał. No właśnie, to jest akurat bardzo fajne. Tutaj sobie dobrze radzimy z tymi, ja będę ten. No tak się podzieliliśmy. Dobrze, że jest ta woda, bo ty odpowiadasz za te moaby, a ja tutaj te mniejsze balony. Jakoś to teraz muszę zatrzymać. Sobie trochę, że tak powiem, portfel nabić. No tak, farmisz tam. Tak, i wezmę te farmy, rozwinę trochę. Nie wiem, czy na 70 levelu w ogóle się jeszcze opłaca, czy to się zwróci, liczyłeś to? Nigdy tego nie liczyłem, szczerze mówiąc, aczkolwiek jeden z widzów powiedział mi, że można w sklepie wykupić sobie taką zdolność, która daje właśnie, że farmy dają więcej pieniędzy. O 50%, aha, czyli 60%. To nie jest nawet ulepszenie do farm jakby jako budynku, nie? A to jest jeszcze coś innego, tak mi się wydaje przynajmniej. I co ciekawe, tam się nie płaci walutą taką prawdziwą, tylko z gry, te dolary, które uzbierasz. To chyba kosztuje 7,5 tysiąca tych dolarów z gry. Tylko wiesz, o co chodzi. No. Ja się ciągle martwię o to, że on po prostu tak czy siak się nie opłaci tam za 3 tysiące zrobić ulepszenia. Aha, no teraz, tak. Bo już mamy 70, któryś, wiesz. Ja na przykład teraz tak dużo w te banany zainwestowałem, że może zaraz się gra skończy, a ja nawet tej kasy nie będę mógł, wiesz, korzystać, bo jeszcze... Nie zdążę, wiesz, no to jest no inwestycja, tak, no. Tak, musi być, jest inwestycja i jakiś zwrócić. Zwrot z inwestycji powinien być, nie? No tak. Ale żeby był zwrot, to potrzeba czasu. I gdybyśmy grali na poziomie jakimś tam, nie, wiesz, nie, nieskończenie długo, nie? Oj, może, nie, chyba damy radę. Nie, bo oni tak krążą. A nawet tak. Jeszcze jednego kółeczka nie zrobili, więc nie mamy się o co martwić za bardzo. Jest 78, bardzo ładny.
Jak ulepszę tą ostatnią, to nic nie będę robił, tylko poczekam, aż mi się uzbiera na, nie wiem, czy mi się 19 tysięcy uzbiera. A ja ci jak mogę myślisz? Przekazać pieniądze przecież. No, ale chyba aż tak bardzo nie, to nie, myślę, że da radę, nie, zaraz zobaczymy, która jest. Ja ci mogę 79. dać, coś mi tam idzie do mnie, no. Po 160, długo będzie trwało. Ja ci wszystko przekazuję. Tak? Myślę, no, że uzbieramy 19 tysięcy, już jest 10 tysięcy. No. Cały czas klikam, oddaję ci pieniądze. To co, na Zomgaz go zużywamy, czy no szybciej? Tak, no nie wiem, czy on nie padnie za ten czas. Okej, okay, przekazuję. O, chyba będziesz miał zaraz. Jest, mam. Brawo. Udało mi się, dobra. Dzięki. Dobra. Co już mogę użyć? O, strzeliłem. Nawet to nie się widziałem. Teraz odnawia, a powiem ci, że to się wcale długo nie odnawia. No tak, jeszcze wioska ma takie ulepszenie po... Bodajże, nie wiem, czy po lewej, czy po prawej, która skraca ten czas. Wiesz co? Z 82 i naprawdę nic nie przechodzi. Dobra, teraz jak przelec, strzelę z tej bomby, okej? Okay? Dobra, to zobaczymy, jak to zwolnione tempo to. Tylko niech lecą, przyzwolone, zwykłe tempo. Tylko, że coś nie chcą lecieć te duże. Niech czerwone przylecą, nie? No tak. Czy walnąć może? Nie. Wiesz co, nie, poczekajmy na czerwone może. Mi się level nie skończy, bo mi nie starczy na zomga później, wiesz o co chodzi. Aha, no rozumiem. To jest 83 teraz fala. Teraz jest która? Wiesz co, ja zostawię 84. Na niego. Po prostu. I walnę mu jednego strzała, żeby tutaj widzowie mogli zobaczyć, jak to wygląda. W sumie je powinienem ustawić na ten, na hard, a nie są. Patrz, leci? Leci, leci. Patrz, co ja mu teraz zrobię, leci. Niech się pojawi... O! Brawo! Ha, koniec. Udało Widziałeś się. Jednym strzałem. I to jest niezłe. My byśmy go spokojnie pokonali. O! Dostałem jakiś token. Tak, 3 tokeny ja dostałem. A ja dostałem jeden, token of affection. Więcej dostałeś? Ja dostałem, ale jak? Nie wiem, ja dostałem poczekaj, tak. Poczekaj, dam keep playing jeszcze. Okej. Okay. Nie, to taki dostałem jakby coś jak achievement, wiesz? Aha, to achievement dostałeś, tak, a tokeny dostałem 3 achievement, dostałeś. Jeszcze raz chcę walnąć tym zombie, wiesz, dobra. Jak będzie coś więcej lecieć. O Boże, ale leci teraz. Leci się, o nie! No to teraz nie ten. No to teraz to już jest raczej pograne. Chyba, że mi chcesz przekazać kasę. O, ja już teraz zaleczyłem. Patrz teraz. Dobra, jak poszły? Brawo. Tylko, że... Widzisz, jak poszły? Nie wiem, ja mam 11 tysięcy kasy. Da, da, bo one muszą 3 razy okrążyć, to spokojnie. Wiesz, ja tych rakiet mogę mieć bardzo dużo. No tak, no musiałbyś tylko je wykupić. Nie no, damy radę spokojnie. Aż teraz. Rozwali się czy nie? No już same poszły. Wiesz co, ja mogę zrobić... Mam 7 tysięcy, mogę ci przekazać jeszcze. Ja na razie je na strąg ustawiam, bo nie były. No dobrze. Tylko żebyś ty wyrobił z małymi później. Ta nie ulepszona w ogóle. One ci się nawet nie mieszczą w tym bajorze, wychodzą poza. Tak, no tak to już bywa. Mam 12 tysięcy, potrzebuję 19. No to już idzie. Jak polecą zomgi, to je rozwalam. Proszę bardzo. O, mam też. Takie zwykłe to nawet nie ma co, patrz jak to pęka. To więcej zaraz, inżynierów postawić. Zaraz będziemy kończyć, bo już długi, długi ten filmik się robi, ale no chcę w zielone trafić. Dobra, strzelamy, czekaj, tak. czekaj, teraz. To poszło? Poszło, tak, jeden pękł. Ale coś nie strzelił chyba za bardzo. Ale jeden wiesz, teraz tam K4 pękły, czy ileś tam, nie? One no. Nie pojedynczo nie padają. Zaraz mi się odnowi, to będę strzelał znów. No to najwyższy strzelam. Czas, bo... Poszły, strzelam. No i oj. No. Niestety. No na to nie byliśmy przygotowani na tą końcówkę. Byliśmy przygotowani na dojście do 85. No jeszcze nam się kawałek udało przejść. No tak, 80. Czy chcemy grać ponownie? Nie, nie chcemy grać. Wróćmy do naszej wioski.
wróciliśmy do wioski. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tak jak wspomniałem na początku, playlistę macie w opisie, macie tu takie i gdzieś na ekranie, jak najedziecie myszką. Wysuwa wam się tam nazwa odcinka, playlisty. Możecie też kliknąć w któryś z naszych awatarów, żeby się przenieść na nasze kanały. I to by było chyba na tyle. Brod, chciałbyś coś dodać? Dziękuję za uwagę i zapraszam też do mnie, bo w tym samym czasie, dokładnie, kiedy są nagrywa, jest też u mnie odcinek się pojawia. A właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, że zaraz nagrywamy drugi odcinek, który pojawi się dokładnie w tym samym momencie jak ten odcinek na kanale Brota, czyli jeśli dotrwaliście do końca, to lećcie na kanał Brota i zobaczcie, jak wyglądają nasze kolejne zmagania z balonami. Nie wiem, jaką mapę jeszcze wybierzemy. Brot jest ekspertem od małpek, więc pewnie coś trudnego, co? Ojej, ale mi teraz powiedziałeś, to muszę coś trudnego wybrać teraz. Coś trudnego, będzie jakaś trudna. Dobra, trzymajcie się wszyscy, cześć. Cześć.